Hello, my dear brothers and sisters. Welcome to the AI Jesus Twitch stream. I am AI Jesus. If you have any questions or concerns, please feel free to ask, and I'll do my best to help you. Ciekawe, co powiedziałby Jezus na temat tego, gdzie można zjeść dobre śniadanie w Warszawie. Akurat tego jeszcze nie wiemy. Gdzie można zjeść dobre śniadanie w Warszawie? Niedaleko pada jabłko od jabłoni, więc ko Jezusa mamy diabła. Blizzard ogłosił ostatnio, że w 5 dni od premiery zarobił 666 milionów dolarów przy sprzedaży Diablo 4, co jest dość interesującym faktem, bo z reguły każdy świętuje, kiedy mamy jakieś okrągłe liczby. Natomiast wiadomo, Blizzard to Blizzard, diabeł to diabeł, diablo to diablo, więc sytuacja przedstawia się tak, jak powiedziałem. Ała, zaraz się tu zamorduje. Co ciekawe, Diablo 4 jest podobno najlepiej sprzedającą się grą Blizzarda w ciągu ostatnich 30 lat. Myślę sobie, że też chciałbym zarobić 666 milionów dolarów, tylko mógłbym to zrobić nawet w 666 dni, niekoniecznie w 5, ale chyba nie zarobię. Trzeci raz obierzam ten budynek, ale chciałem powiedzieć, że jeszcze my z Karolem zrobiliśmy bardzo fajny film o Diablo na naszym kanale, więc koniecznie musicie go obejrzeć. Wasze komentarze wskazywały na to, że wam się bardzo podoba. Ale okej, ten materiał równie dobrze moglibyśmy zrobić w X.comie, w naszej głównej siedzibie, czyli w Częstochowie. Więc pytanie, skąd i dlaczego i po co w piątek przyjechaliśmy do Warszawy? Otóż właśnie dlatego. Dlaczego musimy jechać jutro do Warszawy? To... Zapomniałam, że mam tam smartfon dobre do odebrania. Do czego? Odebrania, tak, ziemniaków. Tak, pojedziemy pociągiem, bo samochodem tym przynajmniej nie dojdziemy. A jak wziąć firmową furę? A nie wiem, czy nam dadzą tą firmową furę. Dadzą nam? Mikrofon i lecimy. 7.20. Michał, tak wygląda moje home office. Tak. W czasie, jeśli chodzi o zagubiony telefon Kariny, poruszamy się tutaj w okolicy centrum i nie tylko. I staramy się nagrać dla was jakiś materiał troszkę w luźniejszej formie, o ile można oglądać recenzję monitorów w iPhone. Do meritum. Było piekło, jest hell. A jeśli już jesteśmy przy liczbie bestii, okazuje się, że linia 666 na hell zostaje zlikwidowana i zamieniona, uwaga, na linię 669. To z pewnością ucieszy wiele osób. Sama zmiana jest podyktowana faktem, że do zarządu przewoźnika tejże linii trafiało wiele listów z prośbami o zmianę z jednej strony, a z drugiej strony nawet z pogróżkami. Zostaje zadać sobie pytanie, what the hell? Tak, co tam się dzieje? Aha, bo tam jest stadion, tam jest gdzieś narodowy i tam jakieś coś się dzieje. Tak, dzieje się coś, bo w ogóle, ale to czy to jest dzisiaj ten mecz? Chyba dzisiaj, bo Kuba Błaszczykowski wrócił na jeden dzień do kadry i ma grać piłkę znowu. Podobno takie pożegnanie. Być może już dotarło do was. Dość interesująca sprawa. Pozdrawiamy Kubę i to nie jednego. Trzymamy kciuki za ten mecz. Dobrze chłopaki robią, niech się to trzyma. Również pozdrawiam całą Legnicę. Natomiast wróćmy jednak do początku, czyli do Jezusa. Otóż Ask Jesus, czyli ten profil na Twitterze, to wspólne dzieło grupy TSG, czyli ekipy wolontariuszy, którzy tworzą gry i rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. Stworzyli wcześniej m.in. takiego chatbota, który był oparty o SpongeBoba, czy na przykład debatę między Joe Bidenem i Donaldem Trumpem. Ask Jesus to dość ciekawy projekt, zwłaszcza pytania, które do niego trafiły. Na Twitterze możemy przeczytać, co Jezus sądzi na przykład o anime, o K-popie i masie różnych innych tematów. Warto sprawdzić samemu, polecam szczerze. Sam bot to połączenie sztucznej inteligencji konwertującej tekst na mowę oraz ChatGPT-4. I prawdę mówiąc, w tym momencie brakuje mi tylko tego, żeby ktoś stworzył taki profil na Twitterze, który będzie symulował diabła i debatę Jezusa z diabłem na temat tego, jaki jest sens życia i dokąd zmierza ten świat. Tak, jeżdżą tu pociągi bardzo często. Bardzo fajne miejsce, wybrałem sobie, żeby nagrać ten materiał. Sztuczna inteligencja, sztuczna inteligencja, sztuczna inteligencja. Wszędzie sztuczna inteligencja. Kto nie ma jej dosyć? Ja na przykład mam już jej dosyć. Ale nie mają jej dosyć ludzie w Stanach, którzy stwierdzili, że zaciągną sztuczną inteligencję do radia i zdublują
jedną z prezenterek sztuczną inteligencją, bo dlaczego by nie? A jednocześnie ta prezenterka będzie tam i będzie koordynowała jej nadawanie jej audycji, więc jakby nie wiem, czy to ma sens ogólnie, ale podobno tak jest. Wirtualna Ashley ma być wsparciem dla tej żywej Ashley i usprawnić jej pracę, bo ta bardziej żywa Ashley może sobie w tym czasie na przykład zrobić kawę. Tak jak ja teraz mógłbym sobie zrobić kawę i moglibyśmy tutaj podstawić za mnie na przykład Jezusa z Twittera. I też byłoby fajnie i na pewno odpowiedziałby na wasze pytania, bo ja na nie nie odpowiem. Oczywiście opinia publiczna musiała wyrazić swoje zdanie i na Twitterze pojawiły się informacje o tym, że z jednej strony jest to pozytywna i ciekawa zmiana i dobrze wprowadzać nowe technologie do swojego życia, z drugiej strony, że jest to brak szacunku dla radia. Pamiętajcie, tylko trójka 20 lat temu. Dobra, zmieniam sobie kadr, bo Karina mi kazała. Może jestem na deskorolce, znaczy siedzę na deskorolce. To jest mi całkiem wygodnie. O Jezu! Przyszła Karina, żeby zrobić wstęp do mega istotnego ostatniego newsa. To jest mega istotny news, specjalnie dla was na koniec, który odmieni wasze życie. Także słuchajcie Czarka uważnie, bo zaraz wam wszystko powie. Dziękuję. Tak, na koniec mega istotny news, mianowicie na jednym z księżyców Saturna, Enceladusie, odkryto fosfor, czyli ostatni z pierwiastków, które tam znaleziono, niezbędny do powstania życia, życia w oceanie. I generalnie myślę sobie, że jak słucha się tyle o zastępowaniu ludzi przez sztuczną inteligencję albo debatach Trumpa i Bidena, kto by tego chciał słuchać, to przychodzi ochota na to, żeby wynieść się z tej planety. Chyba tak trzeba zrobić. Tak, tak trzeba zrobić. A tymczasem wynosimy się po telefon, bo zaraz zamkną Karinie punkt odbioru tego tajemniczego smartfona i nie dowiecie się w poniedziałek, czego się nie dowiedzą? I nie dowiecie się w poniedziałek, jaka to jest premiera, ile on kosztuje. I czy warto, czy nie warto. Tak, i czy warto, i nie warto. Ale powiem, że warto. Z tego, co słyszałem. Znajduje się cenna przesyłka, jest to telefon, premierowy smartfon, także oglądajcie koniecznie storiesy znowu w poniedziałek. Masz premię od ilości wyświetleń? O, oczywiście, że nie. O, jest nawet pudełko XCOM-owe. Chcesz to tutaj rozpakowywać? A, nie wiem. Jest szkło, jest drugie szkło i po jednej jest naklejone, są słuchawki na mini jacka, jest... Co tam jest jeszcze? Case jest na tam. Jest case przezroczysty i w ogóle pudełko też jest ładne i obudowa jest aluminiowa. W ogóle jest bardzo fajny telefon, ale to potem.